Dzisiaj mam dla Was Super Zings, seria piąta. Mam parę saszetek. Tutaj jest Sky Racers. Jest tu jeszcze zestaw z dwoma alerowagonami. Pojedynczy alerowagon i magazyn właśnie z piątej serii. Zaczynamy. Zaczniemy od komiksu. Ostrożnie. I uwaga, w komiksie jest jeszcze saszetka, więc za chwilę ją sobie otworzymy. Za chwilę otworzymy sobie saszetkę, tylko najpierw to jest taki jakby zeszyt w linie z zingsami. Taki zeszyt w linie i tu można go narysować chyba, nie wiem. Tu nawet są Sky Racers, to już co. I dostaliśmy w magazynie jeszcze saszetkę. I to jest piórko. Pan piórko. Pana piórko położymy sobie tu. I pan piórko będzie patrzał na następną saszetkę, kto wyjdzie. Wezmę następnego. Pan kolesia. I kto to tam jest, jak ktoś widzi. To jest TIE Fighter. A my go już tu mamy, więc to jest pierwsza powtóreczka, więc otwórzmy następną saszetkę. Czy to jest znowu TIE Fighter? Nie, to jest stubilardowy. Wygląda jak stubilardowy. Otwórzmy kolejną saszetkę. Koleś kotwica. Taka zielona. Została ostatnie dwie z tego kartona. O nie! Znowu pan! To może powtórki będziemy kłaść tu. I została ostatnia saszetka. To znowu pan bilardowy chyba. Pan stu bilardowy to znowu on. To znowu chyba ten pan. Tak, to jest znowu pan stubilardowy, ale w innym kolorze, więc to nie powtórka. Teraz otworzymy alerowagona. Wagonik wygląda prześlicznie. To jest powtórka wieży! Co to jest za wielkie szczęście? Dzisiaj mamy w tym odcinku na powtórki. Tu się... Dobra, teraz możemy otworzyć Sky Racers i zobaczymy, jak to będzie ciągnęło. I tam jeszcze oczywiście jest Zings. To go też sobie zobaczymy. Ale tu jest folia. Jak widzicie, w każdej serii była taka folia. Ale kogo tu mamy? Tum! To jest pan płetwa. Taki pan płetwa. Zielony. Ja go może otworzę. Wyjmę go. I niech wejdzie do swojego swojego pociągu, znaczy się nie wagonu. Wagon jest tu. Ale nie pociąg. To nawet fajnie wygląda. Aha, to tak łapie. Aha, to tak się robi. Dobra, spróbujemy zrobić to na panu bilardowym. Panie bilardowy, pan zostanie zjedzony. Om, niom, 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 niom. Dobra, teraz spróbujmy to połączyć. Ciuch, 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 ciuch. Teraz otworzymy sobie kolejne saszetki. No, co to? Czy to jest? To jest maska do nurkowania? Tak, maska do nurkowania. Taka maska, gogla do nurkowania. Tu ma bąbelki. Boże, niby on jest pod wodą. I to nie. Że niby pod wodę wyszedł. Co to? Super glue! Pan super glue. Na razie powtórek jest mało, tylko tu jedna. I tu są dwie jeszcze. To następna saszetka. To jest ktoś duży. Kto to jest ten duży gościu? Czy to jest maszynka do golenia? Czy to jest maszynka do golenia? Powiedzcie mi, czy to jest maszynka do golenia. Ale wygląda jak maszynka do golenia. To będzie pan maszynka. Tak będzie się nazywać. Pan maszynka.
Dobra, następna saszetka. Co to jest? Co to? Papryka? To jest papryka? Wygląda jak papryka. Kolejna papryka. Nie, to nie jest kolejna papryka, tylko po prostu pierwsza papryka. Na razie jest mało powtóreczek, ale... O nie, czy to znowu pan stół bilardowy? Dobra, kolejny. Ja już się boję, że to będzie kolejna powtórka. Nie, to nie jest powtórka. To jest nigiri. Taka jest potrawa. Nigiri się nazywa. I właśnie on tu jest przedstawiony jako zły bohater. Kolejna maska do nurkowania. Tym razem w innym kolorze. Jego położymy sobie tu. I uwaga, uwaga, kolejna saszetka. Co to jest? Czy to jest coś okrągłego? To jest guzik. Taki guzik do zapinania koszuli. Jakby. Tu otworzymy następnego kogoś. To jest taki kokos do picia. Picie kokosowe. Następna saszetka. Znowu pan papryka? Czy to jest pan papryka? Tak, to pan papryka. Pan papryka kolejny raz. Już się skończyły saszetki. Czyli został tylko zestaw. Ale tu jest jeszcze dwóch ukrytych. Czyli nie mówi, że to muszą być same powtórki w tym zestawie. Bo... Dobra, otwieramy dalej ten zestaw. Coś mi mówi, że to będą powtórki. Ale jak nie, to będzie bardzo fajnie, bo to jest już dość dużo powtórek. Ale dużo jest saszetek, to wiadomo, że będzie dużo powtórek. Oj, to już jest. Uwaga. I co to są za ludziki? Tego nie widać? Serio? Dobra. To może najpierw. O. Teraz wam tu to muszę rozlepić. To pudełko i tak się tu jeszcze nie nada. Najpierw może wyciągniemy sobie tu pudełko. Tu jest jakiś znak, że to jest niby ultra rzadka. Taka srebrna rzadka figurka. Chociaż trafiła się już raz w normalnej saszetce z wagonem. Więc nie jest to jakiś rzadki okaz, ale za bardzo, bo najrzadsze są złote. O, możemy podczekać kolejnego wagona. Większy pociąg ten powstaje. Większy pociąg powstał przynajmniej. I uwaga, kolejny wagonik. Jeszcze Chai Fighter. Chai Fighter on się chyba nazywa, bo taka herbatka to bardziej jest. I hop. Jeszcze zostało dwóch. O, to znowu panie kokosie. I jeszcze jest taki jakiś owocek, który coś tu wsadził. I to jest tyle. Tyle ich jest. Trochę powtórek się trafiło. Ale to nic. Subskrybujcie mój kanał i zostawcie łapkę w górę pod tym filmikiem. Pa, pa!